Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie i jak sami możecie zobaczyć Dead by Daylight, czyli zaczynam w końcu robić serię z tej właśnie gry, ponieważ poza streamem uwielbiam od czasu do czasu się tutaj pobawić, szczególnie po stronie ocalałego. Jak możecie zobaczyć, już troszeczkę mam przegrane, po 246 level niestety, no ranga troszeczkę niska ostatnio z racji tego, że Dead by Daylight miało dość problemy z rangami, traciło się kiedy nie powinno i tak dalej, też trochę moja frustracja, ale powoli wracam, ponieważ spadłem aż do 13 rangi w Dead by Daylight, im wyższa tym gorsza, ranga pierwsza jest najlepsza, jeżeli ktoś nie wie. I tutaj jest mój ulubiony zestaw perków, czyli umiejętności Decisive Strike, czyli jak zejdę z haka i natychmiast pójdzie za mną killer, to mogę się jeszcze wyratować. Iron Will, ponieważ nie chcemy, żeby nas było słychać, jeżeli jesteśmy zranieni. Adrenalina, czyli coś potrzebnego w ostatniej fazie gry, czyli jeżeli wszystkie geny zostaną zrobione, to mam ten boost do speeda i leczy mnie o jeden poziom, czyli jak będę zraniony, to jestem zdrowy, a jeżeli leżę na ziemi, to mogę wtedy wstać. I alert, do tej pory sądziłem, że ten perk jest dość bezużyteczny, ale naprawdę się przydaje, ponieważ na początku można łatwo wyczaić, jaki killer. Ale też w trakcie gry cały czas pokazuje, jeżeli killer, czyli zabójca, robi niższy coś w zasadzie, czyli paletę niższą albo generator, to widać jego aurę przez 5 sekund. Jest to naprawdę świetny perk i to jest perk właśnie od tej postaci, czyli Fang. Tu jest od Thomas perk, to jest od Jake'a, no i tutaj jest od Lori Strow, czyli to jest pełen mój zestaw i na razie zobaczymy, jak będzie wychodziło właśnie z tym. Najczęściej biegam sobie z apteczką, czasami z latarką, w zależności od tego, jaki mam humor i czy chce mi się biegać z killerem. Tak więc lecimy z tematem, zobaczymy, jak to nam wyjdą te mecze. Jeżeli lubicie Dead by Daylight, to zostawcie po sobie subskrypcję, plusik w górę bądź komentarz. No i co, widzimy się w grze. Więc zaczynamy pierwszy meczek, zobaczymy, co się uda zrobić. Może uda się chociaż jeden generator zrobić. Oj, prawdopodobnie jest to Myers. Tak, to jest Myers. I dobry Myers to jest, widzę. Ściągniemy tego, o kurde. Ten już ma kaplicę. A nie, dobra, to jest inna klodetka w końcu. Pana zobaczył. Ja tamtego typa zobaczył, dobra. Spróbujemy go uratować w ostatniej chwili. Teraz tego. Jestem ratownikiem w tym meczu. Ale trzeba uciekać, bo on pamięta, gdzie ją położył, na pewno tutaj przybiegnie. Okej, zeszło mu w końcu. Spróbujemy go oszukać, ale nie wiem, czy się uda. Dobra, dało radę.
nie widział moich śladów, myślał, że... Nie wiem, gdzie jestem. Okej, ładnie. Ten park jest naprawdę fajny. Nie powinien mnie zobaczyć. Dobra, super. Mimo, że mam różowy strój, to jestem niewidoczny. Ale on też nie jest głupi, tak więc. Niestety mnie widział. Ajej. Okej, ktoś z nami zrobi Gena, może uda się tym razem Gena zrobić jako pierwszego bez powieszenia kogoś najpierw. Jeszcze nie wiemy jaki to killer. Prawdopodobnie jakiś ukryty, Ghostface Myers. Albo w raid, tak mi się wydaje. Ghostface. Tak więc widzicie, ten park jest naprawdę przydatny. Dobra, uciekamy. Okej, super, follow me. Okej. Chyba mnie nie lubi teraz. Paletkę zostawił. Lecimy z nim do labiryntu, a nie zrezygnował jednak, dobra. Patrzcie jaką imprezę mam. Dobra, pobiegł za tą zranioną. Nie, nie, nie! Dlaczego tam? Byłem pewny, że w paletkę pójdzie. Ta paletka by ją uratowała. Dobrze, spróbujmy tego Gena szybko zrobić. Tu są jeszcze jedne drzwi z drugiej strony. Okej. Powinniśmy dać radę. Dobra.
Lecimy dalej. O kurde. Nie wiedziałem, że tutaj robicie party sobie. Ej. Kurde. No to pięknie. Ej, ktoś otworzył bramę, to już możemy tamtą bramę otworzyć też. Nie wiem, dlaczego klikali spację i przerywało leczenie. Nie dobrze. A, pilnuje swoje ofiary. Kurde, nie tak, nie tak. Ajajaj. Kurde, chciałem się zakryć ją ciałem. Mam nadzieję, że masz The City Strike. Nie masz. Masz, dobrze, dobrze, chodź tu. Dobra, chyba dadzą radę. Powinni dać radę. Jednak nie. Szybko, szybko, szybko. Utrzymaj, utrzymaj jeszcze trochę. Nie cholery. Nie dam rady, przykro mi. Okej, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że to było interesujące. Mam taką nadzieję. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w montażu. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś ciekawie zrobić. Jak możecie zobaczyć, ranga troszkę skoczyła. Było chyba ranga 9, mi się wydaje, na początku. Czy nawet 10. A udało mi się dobić do 8, tak więc jest całkiem spoko. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takich gameplayach. Mam nadzieję, że będzie interesujące i widzimy się następnym razem. Yo, yo!